Żyjemy obecnie w czasach, kiedy tego czasu mamy coraz mniej. Coraz mniej dla najbliższych, dla rodziny, dla dzieci, dla siebie, żeby odpocząć, zająć się swoim hobby. A zwłaszcza brakuje tego czasu na kontakt z przyrodą. Patrząc na swoje życie, mam wrażenie, że czas dają mi samochody. To właśnie podróż w aucie pozwala mi porozmawiać ze znajomymi, choćby przez telefon, porozmawiać z rodziną, z dziećmi, które odwożę do przedszkola, posłuchać wiadomości, dowiedzieć się, co dzieje się w świecie, czy choćby posłuchać muzyki. Tak, robię to w aucie, bo w domu nie mam czasu. Są jednak samochody, które dają jeszcze więcej możliwości. Nugget, nieduży samochód kempingowy, bo nie kamper. W prawdziwym kamperze jest toaleta i prysznic. Tutaj tego nie znajdziecie. Tutaj jest minimum. 4 miejsca do spania na dwóch łóżkach. Jest tu lodówka, kuchenka i umywalka. I więcej nie trzeba. Nie trzeba więcej, by zatrzymać się w dowolnym miejscu, przespać, zjeść rano śniadanie i jechać dalej. Zatrzymacie się dosłownie w dowolnym miejscu, ponieważ samochód jest nieduży, kompaktowy. To nie jest wielki kamper. To jest samochód kempingowy, który pozwoli Wam obcować z naturą. Jako bazę do budowy Nuggeta wybrano Forda Custom z dwulitrowym dieslem o mocy 170 koni mechanicznych i sześciobiegowym automatem. Samochód jeździ poprawnie, wspina się na wzniesienia całkiem dobrze. Pomimo masy, 3200 kg to nie jest mało. A mimo wszystko zapewnia spokojną, dynamiczną i komfortową jazdę. Największą wartością takiej bazy jest jej uniwersalność, bo po spędzeniu weekendu na łonie przyrody wracasz samochodem do domu, wracasz do miasta i używasz jak zwykłego auta osobowego. Masz bagażnik, miejsce dla 5 osób. Możesz nim spokojnie zaparkować, bo nie jest za duży, nie jest prawdziwym kamperem, ale jest samochodem, który pozwoli Ci żyć.